dobry, witam po raz kolejny, w kolejny poniedziałek w cyklicznym programie. Krzysztof Arsenowicz. I teraz zacznijmy się chwalić za moment, szanowni państwo, bo to jest rzecz nie tyle interesująca, co zdarza się dosyć rzadko. Mam przyjemność gościć młodą dziewczynę, Wiktorię Pakos, którą witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Lat 16. Muszę państwu powiedzieć, niezwykle nieszczęśliwa. Wiecie, z jakiego powodu? Otóż urodziła się 29 lutego. Jak można obchodzić urodziny co 4 lata? Ale mówiąc zupełnie szczerze, taniej i tyle w 2004 roku. Zdecydowanie taniej i dla rodziny, i dla tych, co mają prezenty kupować. To tak na marginesie żartuję sobie. Jeszcze bardzo się ucieszyłem, bo napisała w takim swoim, że tak powiem, dossier, że jest leworęczna, a ja też jestem szmaja. Teraz, dalej jest lewa ręka. Także jesteśmy, witam cię, jesteśmy razem tu, szmajozy. Ty wiesz, że ludzie leworęczni są wyjątkowo utalentowani. No. Słyszałaś o tym, wiesz? No, słyszałam. A wiesz dlaczego? Nie, mi się wydaje, że to jest, jak jest to zbudowani w głowie, albo jak tak, są... Tak, tam są jakieś odpowiedzialne, lewa strona mózgu inaczej pracuje, ona jest odpowiedzialna, wiesz, za inteligencję, za urok osobisty, za urodę i tak dalej, i tak dalej. Witam również panią Annę, czyli mamę. Dzień dobry. Wiktorii, jak również witam Marka. Dzień dobry. Adamczyka, który jak gdyby... My się znamy z Markiem, bo Marek bardzo lubi historię. Zaczyna się od tego. I Marek jak gdyby zadzwonił do mnie i mówi: mam niezwykle fajną dziewczynę, mądrą. Jeszcze dodałeś, mam to szczęście. Tak. Tak powiedziałeś. I to jest rzeczywiście szczęście, że jak widzi człowiek, że uczniowie robią wszystko w dobrym kierunku, że chcą cię kształcić, chcą rozwijać talenty, to wtedy ty jako nauczyciel, wszyscy nauczyciele mówią: robię dobrą robotę. Bo jak się ufa nauczycielowi, to człowiek się poprzez to otwiera. I teraz moja droga Wiktorio, jaki jest Marek Adamczyk jako nauczyciel? On jest bardzo super nauczycielem, dlatego że nie zawsze się uczymy, śmiejemy się, nie zawsze uczymy się. Są historie, które opowiadamy na lekcjach i ty bardzo super prowadzi lekcje. Czyli to jest coś takiego, że w klasie, na lekcji można się otworzyć. Tak, można. A siłą nauczyciela jest to, żeby umieć wyciągnąć z tego wnioski, że ten śmiech, który jest takim otwartym, to jest takie przechodzenie w stronę szczęścia, prawda? Jeżeli nie ma piękniejszego dźwięku według mnie jak śmiech dziecka. Ja tak uważam. Radosny śmiech dziecka. On cię inspiruje i pobudza do tego, że ty wiesz, że ty zaczniesz z tym kimś inaczej to po prostu rozmawiać. To jest, wiesz co, grzech przerwać dziecku się śmiać. Ja tak uważam. Niech się wyśmieje. Bo to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być. A wtedy się łatwo przechodzi do innych spraw. Wtedy można zbudować piękne relacje, prawda? I ja czuję, że Marek taki jest. To jest typowy przykład dobrego nauczyciela. Akademika bym się bał użyć, dlatego że się akademik źle kojarzy, z mojego punktu widzenia. Człowieka, nauczyciela, a później akademika. Bo to się czuje, ja czuję, pan coś takiego. A ty jesteś tego przykładem. I jego szczęście, kiedy mówił o tym, że ty wygrałaś konkurs, świadczy o tym, że on jest po prostu, mówi, coś zrobiłem. Nie pierwszy i nie ostatni raz na pewno, ale to jest coś, czym się należy pochwalić. I dobrze, że tak się stało. To teraz w odwrotną stronę powiedz mi, jaka jest Wiktoria Pakos? Cóż, chyba każdy nauczyciel chciałby mieć taką uczennicę jak Wiktoria Pakos. Utalentowana, zdolna, chętna do nauki, otwarta na świat. Dowodem tego jest właśnie ta nagroda, ten dyplom. Trzymaj go, trzymaj, bo zaraz operator to zatrzyma i to będzie dyplom Wiktoria Pakos. Pakos za zajęcie pierwszego miejsca, tak.
Uczeń roku szkoły polonijnej. Dokładnie tak. A to jest na całym świecie? To jest na całym świecie. No nie mogę, z kim ja tu siedzę? Proszę Państwa, że ja jeszcze nie płaczę i nie, na kolanach nie idę. Proszę Państwa, Victoria Pacos jest uczniem szkoły polonijnej, pierwsze miejsce na cały świat. Ze wszystkich szkół polonijnych na świecie, tak? Tak jest. Dokładnie tak. Czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć? Mało tego. Może jeszcze raz pokaż ten dyplom. Ja muszę mu się przyjrzeć. Uczeń roku szkoły polonijnej. Tam są różne podpisy. Londyn. I to było niedawno, świeża sprawa, 17, tak? 17 stycznia, konkurs zorganizowany przez Polską Akademię Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie, czyli bardzo zacną instytucję. I właśnie wśród około setki zgłoszonych uczniów z całego świata Wiktoria zajęła pierwsze miejsce. Także jesteśmy bardzo z Wiktorii dumni. Słyszałaś, jak te szczęki im tam opadały, czy nie? Nie słyszałaś. Ale ja jeszcze, proszę Państwa, dodam rzecz ważną. Napisała Wiktoria: chodzę do Polskiej Szkoły imieniem Jana Karskiego. Jestem w trzeciej klasie liceum. Od roku 2016 do 2020 miałam świadectwa z czerwonym paskiem. Czyli takie najlepsze, tak? Tak. I w tym roku moja szkoła zgłosiła mnie do konkursu na ucznia roku szkoły polonijnej, który odbył się w Londynie o godzinie 10 rano ich czasu, czyli u nas 5 rano, musiałam wstać. Ja z Dolna musiałam wstać o 5 rano. Dobrze, że wstała, że nie zaspałaś, wiesz. No, rodzice. Rodzice już pilnowali tego, prawda? Tak, rodzice pilnowali, a potem zasnęli. A potem zasnęli, sami co tam się działo, to wy nie wiecie. Nie, tylko patrzyliśmy, żeby zdążyła na czas, żeby o tej 5 się zalogowała, a resztę poszliśmy po prostu odpocząć. Powiem tak. Często podróżuję do Polski, napisałaś, moja droga, z rodziną. W Polsce w 2018, będąc na wakacjach, babcia Jadzia chciała pokazać mi, jak się dzieciaki uczą w Polsce. Wszyscy byli zdziwieni, że ty, mieszkając w Ameryce, tak dobrze mówisz po polsku, tak? Tak. A znasz jakiś wiersz, czy nie? Na pamięć nie. Ale jakiś fragment czegoś, no. Nie spodziewałaś się, że zadam ci takie pytanie. Nie. Litwo, ojczyzna moja. O, no to trochę pamiętam. Ty jesteś jak zdrowie. Dalej nie ile pamiętam. Ile cię trzeba cenić? Trzeba cenić, to tylko ten się tylko dowie, kto cię stracił. Dziś dajmy spokój. Ja. Nie, ale nie, to są takie rzeczy, które są, jak człowiek do nich wróci i to potem już to pozostaje cały czas. To jest z czego? Inwokacja, tak? Tak. Pan? Tadeusz. Adam Mickiewicz. Ja wiem, słuchajcie, jak się dużo czyta, to człowiek się myli. Ja z kolegami czasami dyskutuję powrotowo do pewnych rzeczy i człowiek się myli. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, co ja absolutnie rozumiem. Że człowiek, będąc tu, tak jak ty, bo ty jesteś Amerykanką polskiego pochodzenia albo Polką z amerykańskim rodowodem, to sama sobie to ustawisz w życiu, będziesz wiedziała, co jest. W sercu na pewno jesteś Polką, bo to jest świadectwo o tym, co mówisz, to na pewno. I że chcesz chodzić do polskiej szkoły, bo nie wszystkie dzieci chcą, prawda? Tak. I powiedz mi, co w szkole polskiej według ciebie jest ważne? Mi się wydaje, co najważniejsze jest pisanie, a także też znać język polski, żeby nie poprawiać takie błędy. Tak jak czasami mieszamy amerykańskie słowa z polskimi, tak jak garbage, albo takie ten i to się właśnie tak miesza. Yarda, garbage, basement. Corner, basement, rzeczy. Tak. Ja powiem ci jedną rzecz. Ja miałem kiedyś taką moją profesorkę, nazywa się Bogna Toczyska, bo jeszcze żyje, wyobraź sobie. I ona uczyła nas, jak mówić, o akcentach mówiła na przykład. Nie mówi się zrobiliśmy, tylko mówi się zrobiliśmy. Prawda? Zrobiliśmy. Pani Bogna Toczyska uczyła nas dykcji. I niedawno dostałem od niej książkę,
i podpisała ją dosyć ładnie, tak w jej stylu, drogiemu Krzysiowi zaoceanicznemu. Na pamiątkę zakultywowanie języka polskiego. Bardzo mi wzruszyło w ogóle ten wpis taki. Bardzo oryginalny. Bardzo oryginalny, ale to właśnie Bogna Toczyska jest taka. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że to jest bardzo ważne. Bo rozumienie języka to jest drugie. Powiedziałaś o pisaniu. Mówisz o odręcznym pisaniu? No, ręcznym. Tak jak wysyłasz list albo coś do babci albo dziadków, żeby zrozumieli, a nie, że takie błędy pisz. Czyli ta cała kaligrafia, prawda? To jest bardzo istotne, bo ja na przykład, widzisz, to co gubi nauczyciel nasz tu, akademik wspaniały, Marku, sam wiesz, że dzieci nie potrafią pisać, dlatego że tu jest klawiatura i oczywiście, o czym my rozmawiamy. Ja pamiętam, jak moja ciocia podawała list, mnie dała list, żebym przekazał jej przyjaciółce. Ja jechałem wtedy do Sopotu i tam było napisane tak. Korzystając z uprzejmości mojego bratanka Krzysztofa, pragnę ci przekazać ten oto list. Dzisiaj już nie ma takich sformułowań. Nie ma czegoś takiego, że czy się tak rozmawia. Czy powiedzmy, ty może o tym nie wiesz, a może ja cię sprowokuję do tego, żebyś posłuchała sobie kabaretu starszych panów. Marek, wiesz o czym mówię? Tak. Tam jest inny język. Ja mówię, tam jest poezja w porcelanowych filiżankach. Cała reszta to są kubki metalowe, jakbyś miała pić kawę. Zrozumiesz tą taką stylistykę słowa, jednocześnie zabawa tym słowem i wielką kulturę. Wielką kulturę. Ty wiem, że taka jesteś i będziesz jeszcze bardziej do tego się zbliżała. Dlaczego się ludzie przyjaźnią ze sobą? Ci, którzy mają się przyjaźnić, bo się rozumieją. Bo nie muszą nic mówić, tylko się słuchają. Kiedyś słyszałem bardzo piękną wypowiedź żony byłego znakomitego piosenkarza Czesława Niemena, Małgosi. Skąd wiesz, że on cię kochał? Ona mówi, bo na mnie tak patrzył, prawda? I mówi, kiedyś powiedział do mnie, dlaczego ty to powiedziałaś? Więc mówi, zdenerwowałam się. A mówi, dlaczego o to mnie pytasz, Czesław? Bo ja chciałam właśnie to samo powiedzieć. Wiesz, jest coś takiego, co się nazywa chemistry i to też nie między koniecznie ludźmi, którzy się kochają, tylko ci, co się rozumieją, nauczyciel, ty, przyjaciółka, przyjaciel, rodzice. Czasami młodzi myślicie, że rodzice was nie rozumieją, bo wy jesteście haj w górze, nie? Jak to powiedział niedawno mój kolega, że wy jesteście zoomer, tak? Ci tacy mądrzy, a ci, którzy myślą po staremu, to są boomer, tak? Jest takie określenie. Bo ktoś lubi stare samochody, stare piosenki, lubi się ubierać, powiedzmy nieco inaczej niż tam, prawda, spodnie w kroku. Jestem raper. I tak dalej. Najważniejsze jest to być sobą. Dlaczego ja tak odskoczyłem od tego wszystkiego? Żeby tak trochę narysować, bo ja ciebie widzę w tym takim właśnie, w tym niezwykle kulturalnej grupie ludzi. Jak tutaj przeczytałem, że ty chodząc do liceum o nazwie Amos Alonso Stack High School w Paolos, chodziłaś tam, tak? Chodzę jeszcze. Nadal chodzisz? Tak. Grasz w piłkę, tak? Tak. Jaką piłkę? Nożną. Na jakiej pozycji? Wszystko zaczęłam teraz grać, ale zawsze na... Na każdej pozycji, tak? Jest uniwersalnym, tak. Zawodnikiem, tak. I tak, tu na obronie, jak trzeba, to na bramce, jak ktoś, to w ataku i na obronie. To musi być niezwykle... Nawet jest sędzią piłkarskim, także tak. Jest uniwersalny. A w ataku jest dobra, bo nie wiedzą niektórzy, że Wiktoria jest left-handed i czasami lewą nogę używa, także wszyscy blokują prawą, a Wika im pyk lewą nogą. No widzisz, gola i tak parę recenzje, razy jej się udało. Making a difference on and off field, the field, tak? No to tak, ja, to było właśnie, co mnie zdominowali z piłki i to była organizacja zwana Buddy Helpers. Aha. I właśnie ten przyjaciół mi z piłki przyjechali pod mój dom i to było takie, właśnie od tego się... Wzruszyłaś się? Tak, wzruszyłam się, nie wiedziałam, o co chodzi. Nie chciała z domu wyjść, musiałam ją wygonić. Ale to dobrze, że tak to traktujesz, nie? Dostałaś czek na 100 dolców. Tak. I co z tym zrobiłaś, z takim szmalem? T-
z tymi pieniądzami właśnie przekazałam je do St. Jude, właśnie szpital, który pomaga dzieciom, które chorują na raka. I tam mi maseczki też szłam, jak tak? to wszystko się zaczęło. No. Z kim ja tu siedzę, mój Boże? Ty jesteś też sędzią w piłce nożnej? Tak, właśnie tata zaczął i potem później za tatą. Tata cię namówił do tego? No i też... A on też jest sędzią? Tak. A w domu też? Tak, w domu raczej nie. Stara się, ale tu mama zdaje się. Jest tata jest instancja. W domu sędzią boczny, mama jest głównym. To znaczy tata jest liniowym tak, jest. Tata późno przychodzi tak, że wszystko na mamy głowie, ale tata tak raczej koordynuje resztę. Teraz spokojnie, co to na mamy głowie, a na jego głowie to co jest na głowie taty? Dużo też rzeczy, no o tak. których nie mówi. No właśnie. To jest właśnie ale włosy mu jeszcze nie wyszły, także chyba nie jest źle. Chcesz, dobrze, że mam czapkę, żebyś zobaczyła, komu włosy wyszły, ale nie będziemy o tym rozmawiali. Słuchaj, twoja średnia ocena to 4.3? Tak. No proszę państwa, ja co jeszcze mogę dodać? Powiedz, jakieś plany związane z edukacją, ciąg dalszy, jakie masz? Wiem, że na pewno jak skończę liceum, to na pewno idę do Marine Valley koło nas 2 lata, a później... Co to jest? Jeszcze raz? Marine Valley to jest taki community college. I tam będę 2 lata, a potem myślałam, żeby do UIC, tutaj w downtown, 4 lata, żebym była architekturą. Żebym architekturę? Się tak. Wnętrz właśnie i wnętrz. Też projektantem. Projektant wnętrz. Tak. No, ambitne plany. Ambitne plany. Tak. Poza tym to jest taka dzielenie się sobą, wiesz, architektura wnętrz. Bo ty masz jakieś, to nie jest sztampa, że tu budynek, prawda? Tylko ty będziesz musiała poznać tych ludzi, żeby, bo jak się komuś projektuje, bo ja to trochę wiem, dlatego że tam w rodzinie kogoś mam, że ty musisz porozmawiać z tymi ludźmi, wiedzieć jakim, bo inaczej się wnętrza robi, jak ktoś ci każe, jak masz zrobić, a inaczej, kiedy ktoś mówi, zdaje się na panią, mam zaufanie, no to ty musisz najpierw porozmawiać z nimi, poznać ich, zobaczyć, jakie mają zwyczaje, jacy są, żeby ten projekt przerodził się zaraz w efekt tego, że robimy. No ale to tak na marginesie, widzę, że jesteś taką wielowymiarową dziewczyną, prawda? I bardzo to mnie cieszy. To jeszcze ja powiem tak, bo ty powiedziałaś, jaki jest Marek, a teraz mama powie, jaki jest Marek, jako nauczyciel. Ja myślę, że jest bardzo fajnym nauczycielem, po prostu prowadzi zajęcia tak na ludzie, a ma dojście właśnie do dzieci, ma po prostu taki z nimi dobry kontakt. A jeszcze czasami na przykład nie zdąży zrobić, posnąć na przykład na Facebooku czy na stronie internetowej zadania, no to Wiktoria zawsze atakuje, bo ona jest lorem es perfect, ona musi zaraz w sobotę, jak przyjdzie, już po prostu mieć organizowany czas, co robi, co ten. Musi wiedzieć, co jest na zadanie i zaraz do pana Marka. Panie Marku, pan jeszcze tak. nic nie dał na internet, co mamy się uczyć, co mamy robić? I pan Marek zaraz pisze, no i potem... Nie da pospać, co? Nie da, nie da. No jest rzeczywiście taką uczennicą, która... Odpowiedzialna. Inspiruje, tak, co? Tak, tak. Jeszcze tutaj, bo tak, proszę państwa, przepraszam, ale tak tu rozmawiam, tu patrzę, sięgam do informacji, które uzyskałam, ceramika. Tak, w szkole właśnie zaczęłam Ale co to są? Kubki, talerze? Co to jest? Wszystko. Pani nam daje, tak jak kartkę, co mamy robić, pokazuje nam i my właśnie to robimy i możemy to wymalować, jak chcemy. Możemy budujemy to, co pani nam każe, ale też do tego robimy w taki sposób, który nam się to będzie podobało. No to ładny, ceramika. Teraz jeszcze górale. Tańczysz? Tak. Tańczę. Od dawna? No zaczęłam tak, kiedy miałam około 4 latka. 4 lata. I dalej cały czas tańczysz, tak? Tak, dalej się tańczę. A ty jesteś z gór w ogóle, z tamtych rejonów? Mama jest w Rybniku, a tata jest właśnie z Wiekowicach, to tak trochę. A dziadek jest właśnie z gór. Tak bardziej dziadki korzenie. No, dziadki bardziej, tak. Ale dobrze, no ale co ci się podoba w tym góralskim tańczeniu? O, właśnie, żeby tak jak polską kulturę jeszcze, żebym to się właśnie nauczyła, żebym się nauczyła tańczyć, wiesz, ogólnie też śpiewamy po góralsku, to też tak jak
kultury. Ale ja słyszałam o tej grupie, która się nazywa Orawa, bo ty w niej tańczysz, tak? Tak. No to już jest taki trochę wyższy poziom. Wyższy poziom. Tam już trzeba umieć tego... A poznałaś już jakiegoś zbójnika roku, czy nie? Nie. Nie? Rodzice tego pilnują, nie? A, tak. To znaczy trzeba ją z domu wygonić, bo ona raczej taka jest, tylko w pokoju siedzi, uczy się muzyki, ale jak to zbójnik, to on się tam znajdzie, spokojnie. No. Znajdzie drogę, tak. Znajdzie drogę. Niech znajdzie i porywa. Każdy młody jest zbójnikiem, także co? Trzeba uważać. Ale nie, ona jest mądra dziewczyna. Ona tak. Czasami za spokojna nawet mi się zdaje. Nie. Ale tak jak mówią... Gra w piłkę. Jakiego spokoju pani szuka, droga pani Anno? Gra w piłkę. Jest sędzią, robi ceramikę, tańczy w zespole Orawa, denerwuje swojego nauczyciela, przypomina mu, co ma być na lekcji, ma czas i jeszcze wygrywa polonijnego ucznia na cały świat. A to też to ona jest wszystko. Spokojna? Proszę? A to nie też wszystko. Jeszcze. A co jeszcze? Klub jestem w amerykańskiej szkole nazwany Relay for Life. To właśnie taka organizacja, która zbiera pieniądze dla ludzi, którzy mają raka. To jest piękne. Ktoś cię namówił, czy sama to wybrałaś? Sama to wybrałam. Nie ma rzeczy gorszej jak młody człowiek, który jest chory i nie można mu pomóc. To jest tragedia. Jest trudno mi sobie to nawet to wyobrazić. powiedz mi, droga Wiktorio, kto jest dla ciebie takim synonimem, przykładem człowieka, z którego chciałabyś wziąć przykład? O, to trochę trudne pytanie. Wiem. Ale ja bym powiedziała, że bym brała przykładem od Andrzeja Fanfary. To jest właśnie mamy ciotki, koleżanki, mąż. On możesz jest... jak? A mamy ciotki, koleżanki, mąż. Okej, okay, dobrze. O, on właśnie grał, on jest bokser. Wiem. I właśnie skończył... Znam pana Andrzeja. Tak. O, właśnie ja bym brała, bym tak, on jest takim bardzo dobrym człowiekiem i właśnie dobrze brać przykład z nim. Zawsze przychodzi na tak jak pomóc komuś, tak jak była tam. Mamy koleżanki, koleżanki mąż, właśnie miał by wypadek, to właśnie Andrzej tam Fanfara przyszedł, pomóc, zbierał pieniądze, tak. Mhm. I też tam byłam. Czyli generalnie dobry człowiek to jest ten, już pomijając, że Andrzej Fanfara, to jest człowiek, który pomaga innym, dla którego ból nie jest obojętny, cierpienie, prawda? Tak jak powiedziałaś, że dla dzieci chorych na raka, nie? Tak. Prawda? Mhm. Powiem ci, że dziękuję ci uprzejmie. Marku, dziękuję, że wpadłeś na to, żeby Wiktoria Pakos się tu znalazła. Mamie gratuluję córki, tacie również. A masz jakieś rodzeństwo? Tak, brata jednego. Brat jednego? Ile brat ma lat? 13 teraz. Też taki zdolny jak ty, czy Urwis? Niezdolny Urwis. Totalny Urwis? Zdolny Urwis. Zdolny Urwis. Zdolny Urwis. Czyli zdolne dzieci. Zdolny. Czyli też zdolny na przykład ten, no, zbójnik, nie? Na przykład. On na zbójnika roku mógłby startować. Mógłby tak startować na zbójnika roku. Tak. A tam jakieś trochę takie tego walki, czy nie? No, też gra w piłkę. Też gra w piłkę? Też on się lubi zajmować się z tak komputerem, z gierkami, elektroniką właśnie. To teraz wszystkim wam zapytam. Kogo pozdrawiacie? Zaczniemy może od mamy Anny. Anna Pakos, kogo chciałaby pozdrowić, bo potem po tej emisji to się znajdzie na YouTubie i to można poprzesyłać. O, moja córka to taka zdolna. To znaczy, ja wiem, moja córka, jak się już urodziła tego 29 lutego 2004, to sobie pomyślałam tak. Dziecko mi się urodziło co 4 lata. Tu w szpitalu mówią, niech pani zmieni datę na 1 marzec albo 28. A ja tak myślę, mówię. Kurczę, 29, nie wszyscy mają tak urodziny, ach, zostawię. No i sobie pomyślałam tak, o, to dziecko jeszcze kiedyś namiesza. I miesza. No i namieszało, namieszało, także po prostu. No nie wiem, no, chciałam pozdrowić rodzinę w Polsce, może rodziców, siostry, męża rodzinę. No i tyle, wszystkich znajomych przyjaciół, którzy po prostu głosowali na Wiktorię, którzy zawsze ją wspierają. Po prostu jestem bardzo z niej dumna.
razem z mężem i z bratem Danielem. Jesteśmy bardzo z niej dumni. Zawsze możemy na nią liczyć, zawsze pomaga w domu. Po prostu ona jest, co jej powiem, to po prostu zrobi. Nawet czasami dzwonię, Wikusia, potrzebuję to i to. Okej, okay, mama, I got this. Już przychodzę, już zrobione. A umie coś ugotować? No, umie. No lepiej jajecznica i wychodzi. Jajecznica, boczek. Dużo pomaga w domu. Super. Ona jest taka art. Bardzo dużo pomaga na przykład w domu coś udekorować. Dlatego ten interior designer i tą architekturę, to ja już wiedziałam od małego, że ona coś będzie w tym kierunku szła, bo jak byłam kiedyś w pracy, to mi mówi tak, mama, nie obraź się na mnie, ale ja sprzątam pokój. A ja sobie myślę, okej, no to sprzątaj. Przychodzę, patrzę, meble. Rotacja była. Poprzestawiane. Ale dobrze było? No dobrze było. No, ja tam dzieciom raczej to, co widzę, że ich cieszy, to po prostu nie zabraniam im, tylko po prostu pcham ich w tym kierunku. Jeżeli po prostu wie, że to będzie robić, to lubi, to niech idzie w tym kierunku. Po prostu to jest jej życie, niech sobie układa jak lubi, żeby była zadowolona. Dokładnie. Także jak już mi dzwoniła, że mama sprząta, nie obrażaj się, no to sobie myślę, okej, Wiktoria znowu rotację robi w pokoju. No i Wiktoria, tak kogo zostało. Ty pozdrawiasz? O, właśnie rodzinę w Polsce. Od mamy strony i taty, a też wszyscy, co głosowali na mnie i mnie wspierali w tym konkursie, bo bym na pewno nie wygrała, jakby nie była od wszystkich, co głosowali, a także pana Marka i dyrektorki szkoły, które mnie właśnie zgłosili na ten konkurs, bo bym tutaj właśnie dzisiaj nie była. Marku? Pięknie. Ja chciałbym pozdrowić swoją klasę maturalną, wszystkich moich maturzystów, całą społeczność szkoły imienia Jana Karskiego, wszystkich znajomych, rodzinę. I no, dziękuję za zaproszenie do tej audycji. Bardzo się cieszę, że mogliśmy pokazać Wiktorię szerokiemu światu. I myślę, że wśród naszej polonijnej młodzieży jest mnóstwo takich talentów jak Wiktoria i chwalmy się nimi, pokazujmy ich. Niech inni biorą przykład z takich uczniów jak Wiktoria. Dziękuję Wam, kochani, za przyjście do studia. Państwu również dziękuję. Do zobaczenia już za tydzień. Cześć, do zobaczenia.